Panie marszałku, najpierw uzasadnienie, a na koniec wniosek. Otóż mamy do czynienia z pięciokrotnym skandalem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Po pierwsze, skandal ten polega na tym, że na wysokie stanowisko powołano obywatela innego państwa, mianowicie Stanów Zjednoczonych, który to obywatel spędził całe swoje dorosłe życie poza Polską. I to jest pierwszy skandal. Drugi skandal polega na tym, że temu obywatelowi innego państwa powierzono następujące kompetencje: dyplomację ekonomiczną, politykę amerykańską i politykę azjatycką. Oznacza to, że obywatel USA miał negocjować między innymi z USA różne handlowe umowy, które tak jak na przykład TTIP w tych latach są procedowane. Trzeci skandal polega na tym, szanowni państwo, że biografia pana Roberta Greya, który był niespełna 2 miesiące wiceministrem spraw zagranicznych, jednoznacznie wskazywałem na to na początku października, na jego powiązania ze służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych. Tak, jeśli coś kwacze jak kaczka, jeśli coś chodzi jak kaczka, jeśli coś nosi jajka jak kaczka, to prawdopodobnie jest kaczka. Co się okazuje? Czwartym skandalem, szanowni państwo, jest to, że na interpelację w tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych piórem pana wiceministra Dziedziczaka odpowiedziało w sposób skandaliczny, w sposób arogancki, między innymi pisząc o tym, że nie ma podstaw, by kwestionować lojalność polityczną pana Roberta Greya, ponieważ USA są naszym sojusznikiem. Jakby to wszystko załatwiało. I piąty skandal polega na tym, szanowni państwo, że wczoraj okazało się, i wiemy to z informacji prasowych, które znajdują potwierdzenia w różnych źródłach, że pan Robert Grey został zdymisjonowany za to, że był tajnym współpracownikiem służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. Dlatego wnoszę o zamknięcie tego posiedzenia i zwołanie specjalnego posiedzenia poświęconego tylko tej aferze, bo jest to potężna afera polskiej dyplomacji. Nie, niepotrzebny głos przeciwny, ponieważ wystąpienie posła Winnickiego nie miało charakteru wniosku formalnego. Ja ostrzegam pana posła, ostatni raz dopuszczam pana posła do głosu w taki sposób. Proszę pana, skandalem jest to, że pan w taki sposób występuje, łamie świadomie regulamin Sejmu. Proszę opuścić mównicę.